My ludzie XXI wieku przybywamy tu na Jasną Górę, aby umocnić naszą wiarę, aby spojrzeć w oblicze Matki Najświętszej, posługującej tu ludowi Bożemu na Jasnej Górze od 1382 roku. Wszystkich pielgrzymów, tych wszystkich, którzy są tu w kaplicy i łączą się z nami przez internet. Dziś szczególnie pragniemy powitać harcerzy, którzy w ramach 20. jubileuszowej pielgrzymki przybywają na Jasną Górę pod hasłem Wiernymi zawsze być. Jakże to piękne hasło. Jakże to hasło mówi o waszej tożsamości, że chcecie być wiernymi waszym założycielom, tradycji, przykazaniom, tym wszystkim, co stanowi o polskim harcerstwie. Jakże macie wiele do zrobienia, a jednocześnie jakże bogata jest wasza historia. Przypomnę okres międzywojenny, okres wojny, szare szarego, to też wasza praca i działalność powoli. I dzisiaj, kiedy jesteście tutaj, chcecie zawierzyć swoje życie Panu Bogu, przestając na Matkę Bożą. Chcecie ponownie odkrywać rolę i miejsce Boga w waszym życiu. A Maryja jest tą, która prowadzi nas po tych ziemskich drogach do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentu świętego. W osobie księdza Wojciecha Jurkowskiego, naczelnego kapelana Związku Harcerstwa Polskiego, pozdrawiamy i witamy wszystkich kapłanów, którzy tak godliwie posługują harcerzom. Witamy władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego. Witamy wszystkich zgromadzonych na tym grze świętym. To słowo czuwaj, jakże ono jest ważne dla każdego człowieka. To słowo, które jest wpisane też w apel jasnogórski, ono pomaga nam w zachowaniu przekazań, w zachowaniu ślubów, czy małżeńskich, czy zakonnych. I wam czuwam, to znaczy myślę, przewiduję, wyciągam wnioski i narażam się na pokusy. Mszę świętą celebrujemy w następujących intencjach. Ja w intencji opiekę dla siostry Andrei, Loredanki i całego zgromadzenia. Ojciec Melchior zezwał świętej pamięci Feliksę. I po wstąpieniu pańskiego uświadamiamy sobie, że idąc przez tę ziemię, mamy spoglądać w niebo. Nie mieć głowę w chmurach, ale spoglądać w niebo, gdzie jest cel naszego pielgrzymowania. Czuwaj wyznacza nam, jak mamy pielgrzymować. Przybyliśmy tutaj, na Jasną Górę, do tej cudownej kaplicy. Stajemy przed tym wizerunkiem naszej Matki, aby przy niej i z nią i od niej uczyć się, jak czuwać, jak pielgrzymować. Bo to ona jest pierwszą w pielgrzymce wiary. To ona prowadzi nas do nieba. Chciejmy to wszystko, co ma dzisiaj, co zawiera nasze serce, złożyć w niepokalane serce Matki. Jej oddajmy naszą codzienność, nasze życie osobiste, nasze życie harcerskie, nasze życie rodzinne, nasze życie parafialne, życie naszej Ojczyzny. Naszej Matce i Królowej powierzajmy nas samych tutaj zebranych i wszystkich, w imieniu których przyjechaliśmy. Ale aby ta najświętsza ofiara, którą składamy Panu Bogu jako niedzielne, uroczyste uwielbienie Go za Jego miłość była godna, przepraszajmy teraz, uznając naszą ludzkość. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje.
Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Posłała do Efezjan: bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światło oczy dla waszego serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał działa w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, po raz 20 harcerze przybyli na Jasną Górę. Każdego roku ich pielgrzymowaniu towarzyszą inne hasła, wyznaczając program działań na cały rok. W tym roku towarzyszy nam to jedno jakżeż bardzo znaczące słowo: wytrwać. Wytrwać przy Jezusie Chrystusie, wytrwać na służbie, wytrwać, by być wiernym przyrzeczeniu harcerskiemu, prawu harcerskiemu. Wytrwać to być człowiekiem, który poprzez swoje życie będzie pokazywał innym ludziom i wskazywał na Jezusa Chrystusa. Bo tak łatwo, kiedy harcerz jest w mundurze, go rozpoznać wśród innych ludzi. Bo poprzez przykład swojego życia pokazuje i wskazuje, że jest wierny trzem słowom: Bóg, honor i ojczyzna. I te myśli towarzyszyły nam w tym roku, kiedy po raz kolejny pielgrzymowaliśmy przed tron naszej najlepszej Matki. Tej Matki, która tutaj od tylu wieków czeka na każdego z nas. Tej Matki, która wypowiedziała słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam mój Syn, jest tak wiele zakłamania, tak wiele zachłanności, tak wiele pogoni za rzeczami, które są tak naprawdę ulotne w naszym życiu. Można żyć. Można żyć i kochać Pana Boga, że są wartości, które są wartościami niezmiennymi. I nie możemy pozwolić jako równy i duchowie na to, żeby tego Pana Boga wyrzucić na margines swojego życia. Że nie możemy pozwolić na to, by ten Bóg był wyrzucony gdzieś, gdzie nie będzie się o nim pamiętać. Dlatego, drodzy drobny i duchowie, uczyńmy wszystko, by w przyszłym roku
kiedy w maju spotkamy się po raz kolejny na pielgrzymce. Na pielgrzymim szlaku było nas znacznie więcej, bo w ten sposób wypełnimy słowa, które słyszeliśmy przed chwilą, że mamy iść i głosić innym dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, byśmy pod koniec swojego życia mogli powtórzyć za świętym Pawłem. W dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem, a na koniec odłożono dla mnie wieniec chwały, ten wieniec, który okala nasz krzyż, krzyż harcerski, który nosimy na swojej piersi, który jest dla nas drogowskazem, że mamy pielgrzymować i że nasze życie jest właśnie taką pielgrzymką, pielgrzymką do tronu naszej Matki. Matki, która czeka na każdego z nas. I dzisiaj, kończąc tą pielgrzymkę, przypomnijmy sobie słowa, które śpiewaliśmy w dniu wczorajszym. W drogę z nami wyrusz, Panie, nam nie wolno w miejscu stać. Gdy zbłądzimy, podaj rękę. Gdy upadniemy, pomóż wstać. W drogę z nami wyrusz, Panie, nam nie wolno w miejscu stać. Amen. Mając w sercu Jezusa Chrystusa, idzie i szuka prawdy, niesie tę prawdę i żyje prawdą. Chrystus jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Niech więc nasza codzienna służba będzie tym oddaniem się Panu Bogu, oddaniem swojego życia Ojczyźnie i bycie dla drugiego człowieka, bez względu na to, kim on jest. Bez względu na kolor skóry, na wyznanie, mamy być dla drugiego człowieka. I tego uczymy się tutaj na Jasnej Górze. Tego uczymy się razem z wami, bracia i siostry. Chcemy na ręce ojców Paulinów, dziękując im za wielką życzliwość dla harcerzy, za tę ich tutaj oddanie Matce Bożej, od was się, bracia, uczymy tego oddania Matce Bożej, tej służby Maryi. Chcemy złożyć wotum wdzięczności za te 20 lat naszej posługi, także tutaj naszego bycia, naszego pielgrzymowania do serca Matki. Harcerze złożą teraz na ręce Ojca nasze wotum wdzięczności. A my zaśpiewamy modlitwę harcerską. Do modlitwy harcerskiej.